Dzień dobry, Szanowni Państwo. Wczoraj ukazało się nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, które to nałożyło dodatkowe obostrzenia wynikające z ogłoszonego niedawno stanu epidemii. I teraz chciałabym Państwu w kilku zdaniach opowiedzieć, co to oznacza dla nas, dla mieszkańców Kołobrzegu. Podobnie jak w wielu innych miejscowościach, ograniczenia aktywności zostały wzmocnione, czyli od dzisiaj, od czasu, kiedy to rozporządzenie zaczęło obowiązywać, mamy wprowadzone dodatkowe obostrzenia z naszym przemieszczaniem się. Ograniczamy je tylko i wyłącznie do konieczności dotarcia do pracy, do sklepu bądź do przychodni wtedy, kiedy potrzebujemy pomocy lekarskiej. Chociaż i tak w tej kwestii zalecane są kontakty telefoniczne. Również przestrzeń miejska będzie, korzystanie z przestrzeni miejskiej będzie znacznie ograniczone. I mam tu konkretnie na myśli zamknięte parki, skwery, promenady, plaże. Czyli te miejsca są od dzisiaj niedostępne. Nie powinni tam się Państwo udawać na spacer, nie powinni tam Państwo w tych miejscach odpoczywać, czy też uprawiać jakieś sporty. Jest to wyraźne zalecenie, które wczoraj pan premier z panem ministrem zdrowia przekazywali Polakom. I taka sytuacja będzie u nas również miała miejsce w Kołobrzegu. A zatem bardzo Państwa chciałabym prosić o to, abyście ograniczyli jeszcze bardziej swoją aktywność i nie korzystali z parków, promenad, nie korzystali ze spacerów, nie przemieszczali się rowerem w różne miejsca naszego miasta. Proszę Państwa, od dzisiaj również zgodnie z zarządzeniem wojewody, takie zarządzenie ukazało się dzisiaj w nocy, Straż Miejska pozostaje w dyspozycji policji, czyli razem z policją będzie przemierzała ulice naszego miasta i razem z policją będzie dokonywała kontroli. Te kontrole będą zaostrzone i te kontrole będą prowadzone systematycznie. Zgodnie wszystkie te osoby, które będą łamały postanowienia rozporządzenia, podlegają pod kodeks wykroczeń. Policja ma prawo do nakładania mandatów za nieprzestrzeganie tych przepisów. Może nawet kierować wnioski do sądu i takie sytuacje miały już, proszę Państwa, miejsce. A zatem jeszcze raz przypominam, będą wzmocnione patrole Straży Miejskiej i Policji i ta nasza aktywność, czy też możliwość przemieszczania się po mieście została znacząco ograniczona. Jeszcze raz przypomnę, dotyczy to tylko i wyłącznie przemieszczania się do pracy, do sklepu i w nagłych przypadkach, jeżeli musimy skorzystać z pomocy lekarskiej. Proszę Państwa, strefa aktywności i rekreacji to również ogródki działkowe i tu dzisiaj dyskutowaliśmy na ten temat, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że zbliża się ten czas, kiedy Państwo działkowicze będziecie chcieli wykonywać drobne prace porządkowe i gospodarcze na ogródkach działkowych. Można oczywiście przemieszczać się do ogródków działkowych, ale nie oznacza to, że można tam organizować spotkania czy też grille. Dotyczy to tych działkowców, którzy mają ogródki działkowe, czyli można wykonywać te niezbędne czynności porządkowe i gospodarcze i tu nie będzie to, że tak powiem, kwestionowane. Natomiast chodzi nam o to, aby ogródki działkowe nie służyły na ten czas wzmocnionego rozporządzeniem ministra ograniczeń związanych z naszymi aktywnościami, nie służyły jako miejsca spotkań. Proszę Państwa, również nasza praca tu w urzędzie, Urząd Miasta jest czynny codziennie, ale będzie jeszcze bardziej ograniczona. Ja bardzo Państwu dziękuję, wszystkim mieszkańcom Kołobrzegu, którzy głęboko do serca sobie wzięli to, że jest to czas szczególny, jest to czas, w którym musimy zadbać o bezpieczeństwo i ja również chciałabym zadbać o bezpieczeństwo urzędników, którzy tu pracują, bo my także mamy swoje rodziny i chcielibyśmy być zdrowi, chcielibyśmy ograniczać kontakty i unikać możliwości zarażenia się koronawirusem. Wszystkie te
sprawy, które są niezbędne, one są wciąż załatwiane, ale nadal gorąco polecam komunikowanie się z nami telefonicznie, drogą mailową, a sprawy, które Państwo chcecie załatwiać, można do nas przesyłać ePUAP-em, ale można też korzystać ze skrzynki podawczej, która cały czas od tych kilku tygodni już jest umieszczona w Urzędzie Miasta. Tam można wrzucać w wersji w formie papierowej Państwa wnioski, które wymagają rozpatrzenia i są pilnie Państwu potrzebne. Spółki miejskie pracują cały czas niezmiennie, bez zakłóceń, czy to komunikacja miejska, która to musiała ograniczyć możliwość przewożenia pasażerów do 15 w autobusie. I chciałabym również zaapelować do Państwa, ponieważ wpływają do nas informacje od policji, że no, czasami, że tak powiem, Państwo nie chcecie przyjąć do wiadomości, że jest to w trosce o Państwa bezpieczeństwo. Niestety takie są przepisy i kierowca autobusu rzeczywiście może odmówić wpuszczenia do autobusu osób powyżej 15. Od dzisiaj w autobusach komunikacji miejskiej, jeżeli Państwo już musicie poruszać się komunikacją miejską, będą dla Państwa przygotowane rękawiczki i środki do dezynfekcji. To jest taki dodatkowy jeszcze element. Autobusy są dezynfekowane. Dezynfekowane były również przystanki autobusowe na terenie całego miasta. My te dezynfekcje w miarę potrzeb i w miarę czasu upływającego będziemy powtarzali. Na razie są one wszystkie przygotowane, są one zdezynfekowane. Jeżeli chodzi o zieleń miejską, to tu również zieleń miejska pracuje bez zakłóceń. Szczególnie to, co Państwa najbardziej interesuje, to sprawa związana z odbiorem odpadów komunalnych. One są odbierane zgodnie z harmonogramem. Jednakże od kilku dni pracownicy zieleni miejskiej apelują i ja skorzystam z tej możliwości i chciałabym ten apel jeszcze raz powtórzyć. Apelują do tych wszystkich osób, które są chore, które są na kwarantannie, a odpady są przekazywane zgodnie z harmonogramem u źródła, czyli gdzieś no, w wiatach, jeżeli są to wspólnoty albo indywidualni odbiorcy do pojemników. I apel gorący Zieleni Miejskiej o to, aby wszystkie te środki, które są przez Państwa wyrzucane, były zapakowane w oddzielne worki foliowe, a mam tu na myśli konkretnie chusteczki higieniczne, rękawiczki czy też maseczki, aby pakować je i szczelnie zamykać w woreczku i wrzucać do czarnego pojemnika. Wszyscy boimy się zachorować i wszyscy chcemy, aby przez ten trudny czas epidemii przejść bez uszczerbku na zdrowiu. A zatem proszę Państwa o wyrozumiałość, o cierpliwość, ale również proszę Państwa o zrozumienie. Pracownicy Zieleni Miejskiej również chcą być zdrowi i pracownicy Zieleni Miejskiej również mają swoje rodziny i chcieliby uniknąć zakażenia, a jednak muszą wykonywać swoją pracę każdego dnia od świtu do późnych godzin wieczornych, jeżdżąc po mieście i odbierając odpady komunalne. Proszę Państwa, od wczoraj również zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, dokładnie mówi o tym paragraf 18 ustęp 3, musieliśmy zawiesić funkcjonowanie roweru miejskiego. Jesteśmy w kontakcie z firmą, która ten rower miejski u nas obsługuje. Jesteśmy w kontakcie, również analizujemy z prawnikami, ponieważ obowiązuje, wciąż nas obowiązuje okres trwałości projektu i o to Państwo pytacie. Analizujemy, jak ta konieczność zastosowania się do zapisów rozporządzenia wpłynie na trwałość projektu. To będziemy na bieżąco Państwa informowali. Proszę Państwa, od kilku też już dni zmienił się sposób wykonywania zadań z zakresu nauczania i wychowania, bo to nauczanie prowadzone jest w sposób zdalny. Dotarły do nas informacje, że nie wszystkie uczniowie, nie wszystkie dzieci, które uczą się w kołobrzyskich szkołach podstawowych, mają warunki do tego, aby skorzystać, a jest to, przypomnę, obowiązek z nauczania zdalnego. Mamy zidentyfikowane te potrzeby i problemy. Łącznie 52 uczniów z kołobrzyskich szkół nie ma tabletów, nie ma sprzętu, dzięki któremu mogłoby korzystać ze zdalnego nauczania, a przypomnę raz jeszcze, jest to obowiązek. Dlatego też podjęliśmy decyzję, że takie tablety zostaną zakupione.
i będą wypożyczane uczniom kołobrzyskich szkół. Jesteśmy w kontakcie z dyrektorami. Dzisiaj, najpóźniej jutro będą przygotowane zapytania ofertowe i będziemy, no chcemy doprowadzić do tego, żeby każdy uczeń miał spełnione warunki do tego, aby wypełniać obowiązek szkolny i uczestniczyć w nauczaniu zdalnym. Szanowni Państwo, i jeszcze chciałabym przypomnieć w kilku zdaniach o tym, że staramy się Państwu pomagać codziennie i ułatwić ten trudny moment związany z faktem, kiedy Państwo znajdziecie się w kwarantannie. Abyście Państwo nie mieli obaw, że zostaniecie z tym sami, my uruchomiliśmy pomoc, współpracujemy z wolontariuszami. Wolontariusze, którzy każdego dnia pomagają Państwu i wspierają Państwa w wykonywaniu tych czynności, których nie możecie Państwo wykonać, bo obowiązki, procedury związane z kwarantanną Państwu to uniemożliwiają, a mam tu na myśli dokonywanie zakupów czy produktów żywnościowych, czy też leków w aptece, ale również są to czasami prośby Państwa o to, aby zwyczajnie wyprowadzić psa, bo fakt posiadania psa i fakt przebywania na kwarantannie nie idzie z sobą tym razem w parze. Więc raz jeszcze przypomnę i gorąco dziękuję grupie Paramedic, dziękuję Fundacji Ogon do Góry, którzy to nas wspierają. Uruchomiliśmy również numer telefonu do takie pomoc psychologiczną skierowaną do tych osób, które z tą trudną sytuacją nie mogą się pogodzić i mają potrzebę kontaktu z psychologiem. Stowarzyszenie Kropka Wolni od Uzależnień świadczy taką interwencyjną pomoc psychologiczną dla wszystkich mieszkańców i osoby potrzebujące takiego wsparcia psychologicznego. Oczywiście to wsparcie jest prowadzone drogą online. Nie jest to na zasadzie osobistego kontaktu, ale można zadzwonić i można skorzystać i numer telefonu do wszystkich tych osób, do wszystkich tych wolontariuszy, mamy ich 7, są dostępne na stronie Urzędu Miasta www.kolobrzeg.pl, ale też te numery telefonu interwencji kryzysowej udostępnione są na moim fanpage'u. Zachęcam Państwa, żebyście Państwo nie mieli poczucia, że jesteście sami z tą całą tragedią, z tym bezmiarem nieszczęścia. Pomagamy, tak jak powiedziałam, staramy się reagować na każdy Państwa telefon i taka pomoc, wiem, że jest udzielana każdego dnia. Dla tych wszystkich osób, które potrzebują wsparcia, pomocy przy na przykład zrobieniu zakupów, uruchomiliśmy numer telefonu i ten numer telefonu jest czynny 7 dni w tygodniu. Jest to numer do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tam jest pracownik, który odbiera te Państwa potrzeby i z Państwem się kontaktuje. I ja jeszcze raz przypomnę ten numer telefonu, bo warto jest go pamiętać. Jest to numer telefonu 94 355 25 18. 94 355 25 18. Pod tym numerem telefonu codziennie do godziny 19 możecie Państwo uzyskać pomoc, możecie Państwo uzyskać wsparcie. I teraz jeszcze raz chciałabym zaapelować do wszystkich Państwa, abyście Państwo jeszcze ten trudny czas, jeszcze chwilę wytrzymali. Ten czas się skończy, ten czas przeminie, ale dziś już wiemy, jak ważne jest to, aby nie kontaktować się z sobą, aby ograniczyć kontakty, aby nie wychodzić z domu wtedy, kiedy nie macie Państwo takiej potrzeby. Tych zachorowań będzie przybywało, jesteśmy na to przygotowani i w mieście każdego dnia odbieramy telefony o kolejnych osobach, które są poddane kwarantannie. Również przybywa osób, które są już chore. I w stosunku do tych osób są stosowane odpowiednie procedury. Naprawdę, proszę Państwa, za każdym razem Sanepid dba o to, aby wszystkie osoby, które miały kontakt z osobą zakażoną, zostały osobiście poinformowane i te osoby są informowane i te osoby są poddawane kwarantannie i muszą jej przestrzegać i przestrzegają. Raz jeszcze chciałabym do Państwa zaapelować. Po prostu zostańmy w domu, wytrzymajmy to.
to naprawdę ten czas minie, ale pozwólmy, żeby ten czas był czasem, o którym będziemy mogli powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko ze swej strony, żeby nie stwarzać dodatkowych zagrożeń. Proszę Państwa, jeśli nie musicie, nie wychodźcie Państwo z domu. I pytania. Pytanie od telewizji kablowej Kołobrzeg. Jakie jest Pani zdanie na temat wyborów prezydenckich 10 maja? Czy Pani prezydent zamierza wzorem innych samorządów wystosować oficjalne pismo w sprawie wyborów prezydenckich? Jak Pani skomentuje pismo Nowej Lewicy w tej sprawie? I o wybory pyta też portal miastokołobrzeg.pl. Czy Pani prezydent odmówi przeprowadzenia wyborów wobec obecnej sytuacji epidemiologicznej? Szanowni Państwo, dzisiaj ja jako prezydent miasta Kołobrzegu pochłonięta jestem sprawami, które są dla Państwa najważniejsze. Jestem skoncentrowana przede wszystkim na tym, aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo, aby zatroszczyć się o to, aby osoby, które już zachorowały, aby osoby, które są w kwarantannie, nie pozostały same. Moim obowiązkiem jest zatroszczyć się przede wszystkim o Państwa bezpieczeństwo. I zaraz obok troszczę się również o to, abyście Państwo mieli miejsca pracy, abyście Państwo mieli zagwarantowany byt, bo to, z czym Państwo najczęściej się do mnie zwracacie, to są sprawy związane z tym, jak uniknąć tej strasznej choroby i jakiego wsparcia my jako samorząd udzielimy tym wszystkim, którzy w tej trudnej sytuacji się znaleźli. I to są te dwie rzeczy, na które ja dzisiaj się bardzo mocno koncentruję. To są dla mnie priorytety. Ja dzisiaj nie rozmawiam o tym, że te wybory 10 maja dojdą do skutku, ponieważ ja uważam, że przy tak zwiększającej się ilości osób, które wciąż chorują, przy postępującym systemie ograniczania swobód, możliwości przemieszczania się, termin zorganizowania wyborów 10 maja jest po prostu terminem na skroś nierealnym. I myślę, że wszyscy samorządowcy dzisiaj w pierwszej kolejności koncentrują się na tym, żeby mieszkańcy miast, wsi, miasteczek nie zachorowali, aby mieli miejsca pracy, aby wesprzeć tych, którzy potrzebują takiego wsparcia, aby udzielić im pomocy na tyle, na ile my samorządowcy możemy. I ja dzisiaj koncentruję się na tych dwóch obszarach, na bezpieczeństwie, ale również na wsparciu pomocy udzielonej przedsiębiorcom i tym osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji, które straciły źródło dochodów, które dzisiaj już martwią się o swój byt. I to są dla mnie priorytety. Natomiast myślę, że termin 10 maja nie jest terminem realnym do przeprowadzenia wyborów, tak ważnych wyborów. To jest esencja demokracji, wybory. I dzisiaj trudno jest mówić nam, samorządowcom, o tym, czy my coś zrobimy, czy my coś nie zrobimy. My robimy wszystko, żeby zatroszczyć się o mieszkańców. I na tym chciałabym się dzisiaj koncentrować, na wykonywaniu codziennych czynności związanych z zagwarantowaniem bezpieczeństwa. Zapewniam Państwa, że dołożę wszelkich starań, aby ci wszyscy, którzy potrzebują pomocy, aby tą pomoc otrzymali, i każdego dnia staram się po prostu koncentrować swoją całą aktywność, ja i moi współpracownicy, właśnie na tym, na Państwa bezpieczeństwie. Proszę Państwa, zespół, który pracuje, i to jest właśnie to, nad czym my się koncentrujemy. Wczorajszy dzień niesłychanie intensywny, ale bardzo owocny. Dzisiaj kolejne prace. Od samego rana pracujemy nad wypracowaniem pakietu pomocowego dla przedsiębiorców, bo to są miejsca pracy, proszę Państwa. Jeżeli my pomożemy przedsiębiorcom przetrwać ten trudny okres, to zminimalizujemy ryzyko zwolnień pracowników. I zwiększy się szansa na to, że kołobrzeżanie będą mieli zagwarantowane źródło dochodów. A to jest bardzo ważne, bo piszą do mnie ludzie w różnym wieku, ludzie, którzy martwią się o to, czy ich zakład pracy
przetrwa ten trudny moment. Pracujemy nad tym pakietem. Dzisiaj mam kolejną wideokonferencję z szefami klubów Rady Miasta, bo chcemy wypracować, mamy już policzone wszystkie te, mamy policzone już, ile może nie wpłynąć do budżetu miasta, jeśli zastosujemy ten pakiet pomocowy. Mam już skalę też potrzeb, przynajmniej w tym pierwszym etapie, bo już wpłynęły do nas konkretne wnioski od przedsiębiorców, od osób prywatnych. Przygotowujemy pakiet pomocowy, my jako miasto, natomiast jeśli chodzi o spółki nasze miejskie, to nie ulega wątpliwości, że te spółki są powołane do tego, aby świadczyć usługi komunalne, a zatem nie możemy dzisiaj mówić o tym, że spółki komunalne nie będą realizowały tych zadań. Każdy prezes każdej spółki miejskiej, tak jak każdy inny prezes spółki, podlega pod kodeks spółek handlowych i doskonale zdaje sobie sprawę, że decyzje, które podejmuje, muszą być decyzjami głęboko osadzonymi w realiach finansowych spółki. I każdy z tych prezesów podejmuje suwerenne decyzje, więc moje zdanie jest takie, że myślę, że już prezesi jakiś czas temu dokonali analizy swoich możliwości, jeżeli chodzi o pomoc innym przedsiębiorcom, bo jeszcze raz podkreślę, to są również spółki, więc myślę, że prezesi spółek policzyli, czy mogą pomóc innym spółkom świadczącym usługi. W każdej z tych spółek pracują również ludzie, mieszkańcy Kołobrzegu, ludzie zatrudnieni w tych spółkach. I każde tąpnięcie finansowe, każda sytuacja, która będzie mogła zachwiać płynność finansową spółki, może w konsekwencji również doprowadzić do zwolnień pracowników, a tego byśmy nie chcieli. Więc jeszcze raz chciałabym podkreślić, każdy prezes sam musi dokonać analizy i sam musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jego spółka jest w stanie pomóc innym spółkom, żeby zminimalizować ten trudny okres. My ze swej strony mamy przepracowane już propozycje. Te propozycje będziemy wkrótce Państwu przedstawiali. Czekaliśmy, nie ukrywam, na to, co ze strony rządowej wypłynie, jaka pomoc popłynie ze strony rządowej. Dzisiaj już wiemy, jaka pomoc popłynie, więc my przygotowujemy swój pakiet pomocowy. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby ten pakiet pomocowy był jak najszerszy, aby ta pomoc była pomocą, która pomoże chociaż w niewielkim stopniu przetrwać przez ten trudny czas, w którym znaleźliśmy się. Kolejne pytanie od Gazety Kołobrzeskiej, ale o to pyta też Telewizja Kablowa Kołobrzeg i Miasto Kołobrzeg.pl. Jak zalecenia o zamknięciu roweru miejskiego ma się do wcześniejszych tłumaczeń o trwałości projektu? No właśnie to jest przedmiotem analiz prawników, ponieważ my do ostatniej chwili tego roweru miejskiego nie ograniczaliśmy działalności, bo jesteśmy rzeczywiście związani trwałością projektu i to się nie zmieniło absolutnie. Natomiast jeszcze raz podkreślę, wczorajsze rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów nałożyło na nas taki obowiązek, więc musimy się z jednej strony zastosować do tego zalecenia, nie możemy odmówić wykonania tego zalecenia. Z drugiej strony analizujemy, jesteśmy w kontakcie z operatorem roweru miejskiego i jesteśmy, że tak powiem, w trakcie analiz prawnych, bo ta sytuacja się dzieje bardzo dynamicznie. Jeśli Państwo śledzą na bieżąco sytuację, to wiedzą Państwo, że to rozporządzenie ukazało się wczoraj w późnych godzinach nocnych, więc dzisiaj prawnicy, biuro prawne analizuje, jak to będzie korespondowało z tą koniecznością wykonania zaleceń wynikających z rozporządzenia. Pytanie od Kołobrzeg Info. Jak Pani ocenia tarczę antykryzysową dla przedsiębiorców? Proszę Państwa, myśmy analizowali od samego początku tą tarczę antykryzysową. Koncentrowaliśmy się przede wszystkim na tych zapisach, które zwiększały kompetencje organom jednostek samorządu terytorialnego, ale również przyglądałam się z wielką uwagą propozycjom, które zostały przygotowane najpierw przez Sejm, później te propozycje przygotowane przez Senat. I muszę Państwu powiedzieć, że jestem rozczarowana.
bo propozycje, które zostały odrzucone wczoraj, w dniu wczorajszym przez Sejm, były tymi propozycjami, na które czekali przedsiębiorcy, nie tylko kołobrzescy. Wszyscy przedsiębiorcy w Polsce czekali na te rozwiązania. I dzisiaj mam takie przekonanie, że samorządy staną na wysokości zadania, bo jestem w kontakcie z panem marszałkiem województwa zachodniopomorskiego. Współpracujemy w kwestii tego pakietu pomocowego, bo do tego pakietu, który my przygotowujemy, pan marszałek ma również swoje propozycje i o tym pan marszałek zapewne wkrótce opowie. Natomiast bez wsparcia związanego z chociażby z ZUS-em czy z PIT-em, ja myślę, że bardzo trudno będzie przedsiębiorcom przetrwać ten trudny moment. Wydaje mi się, mnie się wydaje, a przedsiębiorcy, z którymi koresponduję, są co do tego zgodni, że nie takiej tarczy antykryzysowej oczekiwali. Ta tarcza antykryzysowa, wzbogacona przez propozycje Senatu, była tymi propozycjami, na które przedsiębiorcy czekali. Dzisiaj będzie to bardzo trudne dla tych wszystkich, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Będzie to niesłychanie trudne, żeby przejść obronną ręką przez ten moment trudny, przez ten moment, kiedy rzeczywiście nie świadczą usług. Bo ja jeszcze raz chciałam podkreślić, w Kołobrzegu przedsiębiorcy kołobrzescy po prostu w zdecydowanej większości zamknęli swoją działalność. Mam tu na myśli hotele, pensjonaty, kwatery prywatne, apartamenty, ale i restauracje, kluby, puby i tak dalej. Po prostu nie świadczą żadnych usług i wsparcie, na które oczekiwali, myślę, że było bardzo dobrze opisane tą propozycją senacką. Natomiast dzisiaj już wiemy, że tego nie ma, ubolewam nad tym, ale tak jak powiedziałam, ja koncentruję się na tym, ile my jako miasto jesteśmy w stanie zrobić i chciałabym tą pomocną dłoń, to koło ratunkowe do przedsiębiorców jak najszybciej przekazać. Kolejne pytanie od Kołobrzeg Info. Czy posiada Pani informację, ile osób zostało zwolnionych w dużych zakładach pracy na terenie Kołobrzegu? Ja jestem cały czas w kontakcie z Powiatowym Urzędem Pracy, bo tutaj współpraca rzeczywiście bardzo dobrze się układa i śledzimy na bieżąco i analizujemy z panem dyrektorem wzrost ilości osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne. Natomiast nie przekazują nam takich informacji przedsiębiorcy, nie przekazują nam takich informacji zakłady pracy, które już wiem, że zwalniają, bądź też stosują inne mechanizmy, które są bardzo niekorzystne dla pracowników. Ale ja tylko Państwu podam, że z informacji, które pozyskałam dziś rano, bo kontaktujemy się codziennie z panem dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy, 10 do 15 osób dziennie przychodzi w ostatnim czasie, aby zarejestrować się. Natomiast jest mnóstwo telefonów, rzeczywiście jest ogromne poruszenie i spodziewamy się, że ta fala tego wzrostu nadejdzie i to wkrótce. Na dzisiaj mamy zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy 507 bezrobotnych. Na koniec lutego to było 459, więc już widzimy, że jest tendencja rosnąca i tak jak powiedziałam, po prostu mieszkańcy Kołobrzegu dzwonią do Powiatowego Urzędu Pracy, tam otrzymują fachową informację, fachową pomoc i wsparcie i wiedzą, jak pokonać te wszystkie trudy związane z zarejestrowaniem się. Natomiast rzeczywiście jest taki scenariusz, jakiego najbardziej się obawiałam. Będzie wzrost osób, które będą osobami bezrobotnymi. I to na tym dzisiaj my, samorządowcy, musimy się skoncentrować i to temu musimy stawić czoło. I pytanie od Kołobrzeg Info. Gdzie mają zgłaszać się osoby, które pozostały bez środków do życia? Czy miasto zapewni jakąś żywność dla najbardziej potrzebujących? Proszę Państwa, my mamy uruchomiony telefon, ten numer telefonu, ja jeszcze raz Państwu przypomnę, 94 355 25 18. To jest numer telefonu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tam można się zwrócić, to jest taka pierwsza ścieżka, którą trzeba przejść, trzeba się zwrócić i pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej udzieli Państwu rzetelnych informacji, co trzeba zrobić, aby taką pomoc uzyskać. A jest to możliwe, rzeczywiście są świadczenia zadedykowane tym osobom, które pozostają w trudnej sytuacji materialnej, ale proszę się skontaktować bezpośrednio już pod ten wskazany przeze mnie numer telefonu do Wydziału Świadczeń. Tam Państwo uzyskacie szczegółową informację, bo każda sytuacja jest inna,
i każdą sytuację indywidualnie będą pracownicy socjalni rozpatrywali. W tym kontekście jest też pytanie od telewizji kablowej Kołobrzeg, do których znowu zwróciła się mieszkanka Kołobrzegu. Dużo osób straciło pracę, trzeba będzie iść do MOPS po zasiłek. Takich ludzi w naszym mieście jest tysiące. Panie przychodzą do domu na wywiad, za pomogi trzeba odbierać osobiście w kasie, chociaż ludzie mają swoje konta, tylko 500 plus jest robione przelewem. Ja od 2-3 tygodni nie widzę dzieci, wnuków, a w maju będę musiała wpuścić do swojego domu urzędniczkę MOPS-u. Chciałabym panią uspokoić, nie będzie pani musiała wpuścić urzędniczki MOPS-u. To jest już uregulowane w specustawie. Od początku ten wątek był bardzo dobrze moim zdaniem przepracowany i opracowany. I dziś już na mocy tej specustawy urzędnicy, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nie muszą osobiście kontaktować się, by zebrać wywiad środowiskowy. Ta czynność może być wykonana już telefonicznie, a zatem nie ma takiego ryzyka. Natomiast jeżeli chodzi o środki przekazywane, o te zasiłki, które są przekazywane, to te zasiłki są przekazywane bezpośrednio na konto. Nie wiem, skąd pani ma taką informację. Absolutnie niczego nie odbiera się w kasie, a już w obliczu tej sytuacji całej związanej z pandemią koronawirusa jest to w ogóle niemożliwe, więc środki są przekazane bezpośrednio na konto. Pytanie od Gazety Kołobrzeskiej. Czy Urząd Miasta może udzielać informacji na temat liczby zakażeń na terenie miasta Kołobrzeg? I jeżeli nie, czy został wydany jakiś zakaz i kto wydał ten zakaz? Urząd Miasta nie może udzielać takiej informacji. Zresztą, jak państwo zapewne wiadomo i podczas spotkań, podczas wideokonferencji ja przekazywałam informacje ogólne. Takie informacje można uzyskać u rzecznika wojewódzkiego inspektora sanitarnego i tak informacje dotyczące ilości osób przebywających na kwarantannie. Natomiast no, nam w ogóle nie wolno jest udzielać informacji dotyczących ani tego, kto jest chory, ani tego, kto przebywa na kwarantannie. Wynika to ogólnie z przepisów. Taką informację dotyczącą tego, czy ktoś jest chory, czy nie, może udzielić tylko i wyłącznie ta osoba, która jest chora, jeśli oczywiście wyrazi na to zgodę. Natomiast mnie, jako prezydentowi miasta, absolutnie nie wolno jest podawać ani nazwisk, ani ilości osób, które są poddane na kwarantannie, a na pewno nie mogę wskazywać konkretnie osób, które są zarażone koronawirusem. Mogę tylko państwu powiedzieć, że na terenie naszego miasta jest już kilka osób. I pytanie od Gazety Kołobrzeskiej. Czy wejścia na plażę zostaną jakoś specjalnie oznakowane lub zagrodzone w związku z nowym rozporządzeniem? Proszę państwa, ja myślę, że jesteśmy na tyle odpowiedzialni, że informacje, które państwu zostały przekazane zarówno wczoraj podczas konferencji pana ministra z panem premierem, ale również dzisiejszej mojej wideokonferencji, powinny być wystarczające do tego, abyście państwo wiedzieli, że na plażę, do parku nie wchodzimy. To jest zawarte, ta informacja jest zawarta w rozporządzeniu obowiązującym od dzisiaj i obowiązującym do świąt Wielkiej Nocy. Umówiłam się z zarządzaniem kryzysowym i podczas spotkania dzisiejszego sztabu i umówiłam się ze Strażą Miejską i z panem komendantem policji, że jeżeli te moje apele nie poskutkują, to od jutra będziemy mieli czas na to, aby wygrodzić taśmą, wygrodzić plażę, zejścia na plażę. Tylko proszę państwa, ja myślę, że my już mamy tak głęboko zakorzenioną tą świadomość, że to od nas również zależy, czy będziemy przestrzegali, czy nie będziemy przestrzegali, czy zachorujemy, czy nie zachorujemy, bo proszę zobaczyć, ilość osób zakażonych z każdego dnia się zwiększa. Chorują dziś już osoby, które nigdzie nie wyjeżdżały, które wydawać by się mogło im, że nie miały kontaktu z osobą chorą, a pomimo wszystko zapadają na tą straszną chorobę. Więc ja jeszcze raz chciałabym zaapelować, dziękuję za to pytanie. Jeżeli będzie taka konieczność, to będziemy wygradzali te miejsca. Ale ja myślę, że w sposób odpowiedzialny każdy z nas podejdzie do tego i po prostu zastosuje się do tego obostrzenia. Jak państwo widzicie, ja również nie kontaktuję się zbyt wieloma osobami. Moje wideokonferencje, które są transmitowane za pośrednictwem
Państwa redakcji, z czego się bardzo cieszę i bardzo Państwu dziękuję. Są transmitowane online. Ja nie zapraszam dziennikarzy do siebie, żeby Państwa nie narażać. Urzędników pracuje też coraz mniej w urzędzie, bo stosujemy tą zdalną pracę. Staramy się tak dopasować harmonogram tej pracy, aby nie narażać również moich współpracowników, urzędników, ale również nie narażać dziennikarzy. Stąd też moje wideokonferencje odbywają się na takiej zasadzie, że ja stoję przed mikrofonem i po prostu mówię do Państwa, a później dzięki uprzejmości kołobrzeskich redakcji te wideokonferencje są transmitowane i z całego serca Państwu dziękuję. Nie wiemy, jak długo ta sytuacja potrwa. Bądźmy po prostu odpowiedzialni. Stosujmy się do tych procedur, stosujmy się do tych zaleceń. Proszę Państwa, mnie również jest niesamowicie trudno pohamować swoje aktywności i nie wyjść na spacer, nie wyjść pobiegać, pojeździć rowerem, nie mówiąc o tym, że zamknięte są wszystkie siłownie, wszystkie kluby fitness, z których ja bardzo chętnie korzystałam. Dzisiaj nie korzystam z tych możliwości, ponieważ mam tę świadomość, że również od tego zależy moje bezpieczeństwo, a tym samym no, chciałabym również świecić przykładem i Państwu móc powiedzieć, że rzeczywiście od wszelkich aktywności, które dotychczas sporo czasu w moim życiu zajmowały, odeszłam. Czekam cierpliwie, aż ta smutna rzeczywistość zmieni się, a zmieni się, proszę Państwa, dlatego musimy po prostu dołożyć wszelkich starań, żebyśmy naprawdę przestrzegali tych procedur, abyśmy traktowali je bardzo poważnie. One są bardzo restrykcyjne, ale skoro mają nam pomóc, to musimy się po prostu do nich dostosować. Dziękuję.